Hej, siamano wam ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Dreamfall The Longest Journey. No dobra, musimy udać się na targowisko, żeby zdobyć przyprawy do wina. Coś czuję, że droga nie będzie taka prosta. Strasznie duża wieża. Halo, proszę pana. Lubię tu przychodzić o poranku, żeby popatrzeć na wieżę. Czyż nie jest wspaniała? I pomyśleć, że jeszcze 10 lat temu była tu tylko ta... Sam do siebie mówi. Dobra, czy to jest to targowisko? Mamy jakieś żołnierzy i tu też mamy żołnierzy. Budowa naszej wspaniałej wieży wkrótce zostanie zakończona. Dobra. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę. Ale powiedzmy, że chcę to sprawdzić. Chociaż wydaje mi się, że ta droga może prowadzić do portu. Ryby, ryby, prosto z oceanu! Kolejna bimbrownia. Wszędzie pełno tych maszyn. Ale nie wiem, do czego służą. Lepsze w mieście. Prosto. Co my tutaj mamy? Kolejny sklep. Niestety nie możemy wejść. Lepsze w mieście. Prosto z wody. Lepsze w mieście. Prosto witaj. Z wody. Witam, witam. Ach, co za piękny poranek. Mogę w czymś pomóc, młoda damo? Przyprawy. Obrzyska z podróżnika poprosiła mnie, żebym odebrała dostawę mieszanki przypraw pani Malins. Jest potrzebna do... grzanego wina! Tak! Benerime robi najlepszego grzańca w mieście. Jest absolutnie doskonały. Zaraz jej wyślę przyprawy. Doskonale! Następny! Zaczekaj. Benerime potrzebuje przypraw w tej chwili. Możesz mi je dać, to dostarczy je do gospody. No tak! Tak! Mógłbym ci dać te przyprawy. Co za świetny pomysł. Dzięki temu nie będę musiał się przejmować dostawą, prawda? No fantastyczne. I jasne, to żaden problem, tylko że... Tylko że co? Jest jeden malutki, maleńki problem. I nic poważnego, w zasadzie to nieistotne. Tak w ogóle nie warto wspominać o takim drobiazgu. Widzisz, chodzi o to, że... nie mam dzisiaj żadnych przypraw. Rozumiem, ale to jest stoisko z przyprawami, prawda? Benerime kazała mi znaleźć stragan z przyprawami. W takim razie trafiłaś pod dobry adres. Handluję ziołami i niczym innym. W dodatku jestem wyłącznym dystrybutorem pani Malins w Markurii. Najlepsze mieszanki przyprawowe w północnych krainach i w ogóle na całym świecie. Tylko że, no cóż, moja dostawa trochę się dzisiaj opóźnia. Naprawdę? Jak bardzo? O, jestem pewien, że będzie tu lada, szczerze mówiąc, dość mocno. Tak, raczej mocno. Przyprawy, opóźnienie. Musi tu być jakiś inny sklep z przyprawami. Raczej mocno. Jak duże jest opóźnienie? Jestem pewien, że ten problem rozwiąże się za... kilka godzin. Przepraszam? Za kilka godzin. Najwyżej kilka. W porze drugiego śniadania albo pod wieczorku. Jeśli zioła nie dotrą tu przed kolacją, zjem swój lewy but. Naprawdę potrzebuję tych ziół. I to jak najprędzej. Chciałbym być bardziej pomocny, młoda damo, ale dopóki nie otworzą getta, powozy będą stać w zaułku złodziei. Getta? Co, jesteś spoza miasta? Witamy w Markurii i tak dalej, wspaniale, naprawdę wspaniale. Więc co z tym gettem? A, no więc Azadi postanowili oddać magiczniakom część starówki. Dzięki temu mogą przebywać wśród swoich. Nie wchodzimy sobie nawzajem w drogę, to wspaniałe, naprawdę cudowne. Dlaczego pojazdy nie mogą przejechać? Od czasu do czasu Azadi pomagają magiczniakom wyplenić zielsko.
Zamykają getto, przeszukują budynki, łapią przestępców i konfiskują kontrabandę. Oto można by rzec wiosenne porządki. I co? Twój dostawca stoi w korku? Po drugiej stronie getta, w zaułku złodziei, przy bramie Zimnej Skały, tuż obok podróżnika. Właśnie stamtąd przyszłam. No dobrze, więc za... Czekaj, chwila, moment. A może pomoglibyśmy sobie nawzajem? Co? Jeśli odbierzesz dostawę naszej specjalności, mieszanki przypraw animalis i przyniesiesz ją do mnie, będę mógł zrealizować zamówienie Ben Rime. Przyjmij, odrzuć, no nie mamy wyjścia. Lepsze to niż czekanie. Fantastycznie! Porozmawiaj z Arym Kinrynem. To taki brodaty jegomość. Trochę kłótliwy, ale w głębi serca. Poczciwe chłopisko. Znajdziesz go w zaułku złodziei, tuż za podróżnikiem. Poznasz go bez trudu. Poproś go o mieszankę przypraw pani Malins. Będzie próbował wyłudzić od ciebie pieniądze, ale dostawa została opłacona z góry. Facet z brodą, wozy, zaułek złodziei. Dobrze, spróbuję. Przynieś mi zioła, a zrealizuję zamówienie Ben Rime. Wspaniale, fantastycznie. I tak będziemy chodzić od gościa do gościa i wykonywać przysługi. Ryby, ściankokłapy, trzepotnice, korbeny, kupujcie świeże ryby. Fy, ryby. Ryby. O, zobaczcie tego zwierzaczka. W mieście, prosto z wody. Nie ma tu nic ciekawego, obywatelko. Odejdź. Ryby, ryby, prosto z oceanu. Okej. Tam też zapewne nie przejdziemy. Przez południową bramę przechodziły kiedyś wszystkie towary z portu. Teraz cały transport obsługuje zachodnia brama w nowym porcie. Dobra. Gdzie jest zaułek złodziei? Lepsze w mieście. My przeszliśmy tamtędy, to pójdziemy prosto tędy. Z wody. Kompletnie nie pamiętam już tego miasta. Drzwi i okna są zamknięte i zabite deskami. Ktoś tu w ogóle mieszka? W sensie, którędy się poruszać. Dobra, gdzieś dotarliśmy. Może nie jest to miejsce, do którego chciałem dotrzeć. Ale brama jest zamknięta. Nie podoba mi się ta wieża. Nie wejdę tam. Nie, to nie. Czyli nic tu po nas. Nie o to nam chodziło. Ale wózek jakiś mamy. Zapewne w późniejszej rozgrywce tak czy inaczej będziemy musieli tutaj przyjść, bo będzie tutaj jakiś kluczowy element. Tak mi się wydaje. Ryby, ryby, prosto z oceanu! Okej, tędy też nie wejdziemy. Lepsze w mieście! Prosto z wody! Tutaj nic nie ma. Tam też się iść nie da. Mówi, że przyprawy utknęły w zaułku złodziei, tuż przy podróżniku. Mam pogadać z niejakim Erym Kinrynem. Może strażnicy mi powiedzą, gdzie to jest. Co z nim zrobimy? Złapano go w getcie, jak sprzedawał leki magiczniakom. Wiesz, jaki to paragraf? Zdrada. Zdrada Imperium! W Sadirze obcinają za to głowę! O, to nie ulega wątpliwości. Wszyscy, którzy zadają się z magiczniakami, są zdrajcami rasy ludzkiej. W tym bezbożnym mieście pewnie nikt cię za to nie skaże, ale my zadbamy, żeby wysłano cię do Sadiru. Jazda! Zniknęli. A Zoe to się nie podobało.
Czy coś tu znajdziemy? Chyba nie. Do tego budynku też się wejść nie da. Dobra, nie jest to na pewno zaułek złodziei. Halo, panie strażniku, może pan mi powie, w którą stronę mam się udać? W wieży mieści się gabinet emisariuszki. Jest namiestniczką Azadi w północnych krainach. Tak będę chodził z miejsca na miejsce. Dobra, jak mówił sprzedawca przypraw, muszę znaleźć kolesia z brodą, tak? Kolesia z brodą w zaułku złodziei i będzie tam gdzieś też jakiś wózeczek. Jestem taki zmarznięty, taki głodny, taki ślepy. Co was? Przepraszam, co jest za tą bramą? Zamknięte. Cofnij się. Przecież wcale nie podeszłam blisko. Odejdź. Gapiąc się, naruszasz prawo wojenne Azadi. Dobrze, w porządku. Przestanę się gapić. Chciałem po prostu wiedzieć, co tam się znajduje. Okej. Mamy tego gościa. Coś mi się wydaje, że się zaklinował. Niechaj szóstka obdarzy mnie siłą. Jakby dzisiejszy poranek nie był ciężki i bez tego. Czego chcesz, dziewczyno? Ja... Albo nie. Nie mów mi. Nie jestem w nastroju na czcze pogawędki. Ale ja... Magiczniaki. Przeklęte szczury z getta. A ci rebelianci, moim zdaniem, to zwyczajni terroryści. Nie ma nawet jednego dnia, żeby ci awanturnicy nie wszczęli jakiejś awantury. Powinno się ich wszystkich wsadzić na statek i wysłać w morze, żeby nie uprzykrzali życia uczciwym ludziom. Nazywają się bojownikami o wolność, ale to terroryści i to przez nich muszę tu teraz tkwić. Znowu! Wolność. Wolność dla kogo? Od czego? Jakoś nie widzę, żeby Azadi trzymali nas w niewoli. Tak naprawdę żyje mi się teraz znacznie lepiej niż przed ich nadejściem. Jeśli to jest okupacja, to nie chcę być wyzwolony. Słuchaj, ja... Na bogów! To znaczy boginie. Jest tylko jedna. Błogosławione jej imię i tak dalej. Jesteś taki denerwujący. Posłuchaj mnie przez chwilę. Właśnie rozmawiałam ze sprzedawcą ziół na targu przy południowej bramie. Będzie musiał zaczekać na ponowne otwarcie getta, jak wszyscy. Przysłał mnie tutaj po odbiór mieszanki przypraw pani Malins. Co? Nie, to... No dobrze, to dość niezwykłe, ale chyba dobijemy targu, jak tylko zapłacisz. Powiedział, że już zapłacił za tę dostawę i że prawdopodobnie będziesz próbował wyciągnąć ode mnie jeszcze więcej pieniędzy. Na litość! Powiedz mu, że załatwimy sprawę, jak dotrę na miejsce. Co pewnie nie nastąpi zbyt prędko. Nie wygląda, jakby mieli otworzyć getto w najbliższym czasie. Przykro mi, ale powiedział, że potrzebuje tych ziół natychmiast. Wyczerpa już cały zapas. Cały czas słyszę to natrętne brzęczenie, choć nie widzę żadnych much, tylko ciebie. Możesz mnie ignorować do woli, ale nigdzie się stąd nie ruszam. Jeśli sądzisz, że masz kiepski dzień, to powinieneś się zamienić ze mną. Na Modziala. To znaczy na chwałę szóstki. Błogosławione niech będą ich imiona. Jeśli zostawisz mnie w spokoju, dam ci te przeklęte zioła. A teraz w imię bogini okaż litość. Idź już sobie wreszcie. Pozwól mi się złościć w spokoju. Oczywiście. Już więcej mnie nie zobaczysz. Dziękuję. I ten spokojny ton. Dziękuję. Dobra, mam przyprawy. Teraz tylko trzeba się znowu przejść do kupca, dać mu jej odebrać dostawę dla oberżystki. Choć mogę też o wszystkim zapomnieć i od razu dać przyprawy oberżystce. To nic takiego, prawda? Przecież to i tak nie jest rzeczywiste, a ja mam dziś dość zasuwanie tam i z powrotem. No dokładnie. Po co mamy iść do gościa i potem z powrotem się cofać?
Mamy przyprawy, a gospoda jest tuż niedaleko. Proszę pani. Słucham. Przyprawy. Nie było to łatwe, ale zdobyłam przyprawy. Długo cię nie było. Zgubiłaś się? Nie, ale musiałam się sporo nabiegać. Nieważne. W końcu zdobyłam przyprawy. Dobrze. W kuchni jest kocioł z czerwonym winem. Wrzuć przyprawy, pozwól, aby trochę ostygło i masz grzane wino. Bardzo dziękuję. Jestem ogromnie wdzięczna za pomoc. Wyglądasz, jakbyś bardzo jej potrzebowała, dziecko. No bo potrzebujemy bardzo. Dobra, gdzie jest ten kocioł? Tutaj, tak? Musimy poczekać, aż chwilkę ostygnie. Dodałam do wina mieszanki przypraw pani Malins. To powinno być to. Grzane wino. Pusta butelka. Dobra, mam nadzieję, że ślepy Bill teraz będzie z nami współpracował. Proszę nie zwracać uwagi, szanowni państwo. Proszę. Jestem grzane wino z mieszanką przypraw pani Malins. Ach, słodka woń pani Malins i czerwonego winka. Daj je tutaj, różyczko. Niech no tylko skosztuje. Na równowagę! To jest to! Jestem bardzo wdzięczny, Różyczko! Masz u mnie dużego, dużego plusa! Cieszę się, że ci smakuje. Nie było łatwo je zdobyć. Najsłodsze owoce rosną na czubku drzewa. O, takie powiedzonko, ale bardzo prawdziwe. Tak, to pewne jak fakt, że niebo jest zielone. Zielone? W młodości miałem mały wypadek z zaklęciem optycznym. Każdego ranka, kiedy ślepy Bob wstaje, niebo ma inny kolor. Dzisiaj jest zielone. Dobra, ale gdzie w takim razie znajdziemy mistrzum Magdę? Witaj. Co łaska dla biednego! O, to ty! Jakiż to szczęśliwy los sprowadza cię tym razem! Wiesz, gdzie mogę znaleźć minstrum Magdę? O, ślepy Bob zna tę panią! Zna ją bardzo dobrze, miła osoba! I robi najlepszą zupę z orzechów solnych na południe od wzgórza kulawego Benkarta! Wiesz, gdzie mogę ją dzisiaj znaleźć? To tu, to tam! To tak już jest z tą Magdą! Dawno jej nie widziałem. Spróbuj zapytać kogoś innego. Niby kogo? Nie znam tu ani jednej osoby. No, możesz na przykład pogadać ze stukniętą Klarą. Mieszka na przylądku Wisielców. W Krabiej Zatoce, niedaleko Twierdzy Zakonnej. Jest kompletnie szurnięta. Ale oczy ma jak skrzydło czuj. Nic się przed nią nie ukryje. Wie znacznie więcej niż się wydaje. Okej. Dziękuję, panie Bob. Możesz mnie nazywać teoretycznie. Jesteśmy kumplami, ty i ja. Podzielcie się pieniędzmi. Pan teoretycznie. Super, okazuje się, że ślepy Bob wcale nie wie, gdzie szukać minstrum Magdy. Kazał mi zobaczyć się z jakąś stukniętą Klarą z Krabiej Zatoki, gdziekolwiek to jest. Przynajmniej dobrze poznam okolice. Bobem, a nagroda w przyszłym... Krabia Zatoka, tak? No dobra. Czyli gdzie w takim razie miałbym się udać? Do portu? Port i Krabia Zatoka. A może do tamtego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej i powiedziałem, że nic tam nie ma i będziemy musieli się tam pewnie później wrócić. Chociaż chodźmy tędy.
Wydaje mi się, że Krabia Zatoka może być gdzieś przy porcie. Ups, i za chwilę trafimy na gościa, do którego mieliśmy przynieść przyprawy. Ryby, ryby, prosto z oceanu! Na szczęście możemy mu powiedzieć, że my o niczym nie pamiętamy. Ryby, ryby, prosto z oceanu! Może tu będzie Krabia Zatoka. Tu chyba nikt nie mieszka. Tu chyba nikt nie mieszka. O, ktoś tu siedzi. Witaj, to ty jesteś tu... to ty jesteś Klara? Byłaś dzisiaj niegrzeczną dziewczynką, Klaro. Trzeba cię ukarać. Moja dziecinka, dziecinka. Odeszła. 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 Dziecko, ślepy Bob, Magda. Faktycznie jest szurnięta. Co się stało z twoją dziecinką? Jesteś upiorem? Zwisasz? Nigdy nie zadawaj się z upiorami, Klaro. Mogą zjeść twoją duszę. Ja raczej nie jestem upiorem. Ale zwisasz. Naprawdę? Nic mi o tym nie wiadomo. Zwisają z gałęzi mordercy źli. Bądź grzeczna, Klaro, bo zwiśniesz i ty. I potem zamienisz się w upiora. A nie, nie zwisam. Jestem żywa, widzisz? A nie! Klara była niegrzeczna, trzeba ją ukarać. Nie, proszę, nie, to parzy! Moje śliczności, moje śliczności. Starczy, błagam, już nie. Boże, tak mi przykro. Nie chciałam. Wszystko w porządku? Moja dziecinka, moja śliczna dziecinka, odeszła, odeszła. Śpi, moja śliczna, rano wszystko będzie dobrze. Przykro mi, kwiatuszku, tak mi przykro. Nie chciałam cię skrzywdzić, Klaro, więc straciłaś coś lub kogoś. Moją dziecinkę? Tak, to już wiem. Twoją dziecinkę, to znaczy dziecko? A może jakieś zwierzę? Ci z zachodu złapali go w sieci jak motylka. To nielegalne, to jest teraz zabronione. Od razu go zapuszkowali. Zajmiemy się nim, uśpimy go. Moje śliczności, moje biedactwo, moja dziecinka. Więc to jednak jakieś zwierzątko. Pies? Kot? Niestety fauna tego świata nadal jest mi obca. Nie obcy, najlepszy przyjaciel. Nigdy nie będziesz miała przyjaciół, byłaś niegrzeczna. Nie, proszę, nie, mój przyjaciel. Powiedziałaś, że zabrali go ci z zachodu. Kim oni są? Getto jest zamknięte, rozejdź się. A ty co tam masz? He? Oddawaj to w tej chwili. Zabrali go żołnierze? Co z nim zrobili? Zajmiemy się nim, spokojna głowa. Odszedł, ale jest tak blisko, tak blisko. Wciąż go słyszę, moją dziecinkę. Słyszę, jak płacze. Chcesz, żebym pomogła ci odnaleźć twoją dziecinkę? Pomóc dziecince? Tak, jeśli zdołam. Spróbuję. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Zamknięty w klatce, błyszczy niczym diament. Wracał do domu, do mamy, ale już nie wróci nigdy, nigdy, nigdy. Nie mów tak. Znajdziemy go. Dobrze? Naprawdę ta Klara jest dziwna. Witaj ponownie, Klaro. Moja dziecinka? Jeszcze nie, ale postaram się, dobrze? Nie chcę, żebyś się starała, Klaro. Chcę, żebyś dała z siebie wszystko. Odeszła. Jest strasznie szurnięta. No dobra, musimy po raz kolejny wykonać przysługę. Znalazłam stukniętą Klarę, ale nie da się z niej zbyt wiele wyciągnąć. Brakuje jej dziecinki, jakiegoś zwierzaka. O ile dobrze kojarzę, zabrali go żołnierze i zamknęli w klatce. Jeśli pomogę mu wydostać się na wolność, może Klara przestanie być taka stuknięta i powie mi, gdzie znajdę mistrzum Magdę. Dobra, zabrali ją żołnierze. Będziemy odbijali jakiegoś dziwnego zwierzaka, dziecinkę.
zawsze w mieście. Prosto z wody. Jesteśmy tu, by służyć i chronić. Ryby, szczękopłapy, trzepotnice, korbery, kupujcie świeże ryby. Dobra, rozglądam się, czy widać tutaj gdzieś jakąś klatkę. Ryby, prosto z oceanu. Getto jest zamknięte. Z rozkazu emisariuszki. Ryby, no okej. Okay. Hej, tam nie wolno wchodzić. Dobra, widać tam klatkę. Jest klatka z jakimś zwierzakiem. Dziecinka. Nie można tam wchodzić. Może da się to obejść dookoła. Tutaj przejścia nie ma. Tędy też prawdopodobnie tam nie przejdziemy. Ale może da się wejść do tego budynku i przejdziemy przez podwórko. Lepsze w mieście. Nie? Prosto z wody. Lepsze w mieście. Prosto z wody. To jakieś maszyny parowe z mnóstwem zębatek i przekładni. Muszą być dość nowe, sądząc po ich błyszczących obudowach. Lepsze w mieście. Prosto z wody! Nie ma nic na okej. To musi być zwierzak stukniętej Klary. Słodki! Ojej, jaki fajniutki! Wygląda troszeczkę jak Pokémon, Pikachu. Lepsze w mieście! Dobra, udało się uwolnić zwierzaczka. Cofnijmy się zatem do Klary i mam nadzieję, że nam powie teraz, gdzie znajdziemy Mistrum Magdę. Jaki słodki widok. Widzę, że odzyskałaś swoją dziecinkę. Jest teraz bezpieczna. Jesteśmy szczęśliwi. Tacy strasznie szczęśliwi. Cieszę się. Próbuję odnaleźć Mistrum Magdę. Wiesz, gdzie teraz przebywa? Magda? Gdzie jest Magda? Właśnie tego próbuję się dowiedzieć. Proszę, możesz się choć na chwilę skoncentrować? Naprawdę muszę znaleźć Mistrum Magdę. Miseczkę zupy, Klaro, mówi zupowa dama. O tak, chętnie. Bardzo proszę. Z orzechów solnych, moja ulubiona. Co masz na myśli? A, zupowa dama to ktoś, kto gotuje zupę. Ta pani prowadzi kuchnię? Zupa. Zupa dla biednych i bezdomnych. Gorąca i gęsta, z groszkiem i marchewką. Z groszkiem, marchewką i z podejrzanymi paprochami. Gdzie jest kuchnia Magdy? Chodzę tam codziennie rano na miseczkę zupy. O tak, ona jest miła, bardzo miła, zupowa dama. Jeśli ją ładnie poprosisz, na pewno też dostaniesz miskę zupy. Gdzie chodzisz? Na targ? Jesteśmy niedaleko, Klara, na targu przy południowej bramie. Od wschodu słońca do południa codziennie. Przychodź jak najczęściej, słyszysz mnie? No tak, jadłodajnia z zupą. Przecież koło niej przychodziłam. Dziękuję, Klaro. Opiekuj się swoją dziecinką, dobrze? To śliczne zwierzątko. Pomachaj na pożegnanie, pomachaj na pożegnanie, maleństwo. Okej. Klara bardzo się ucieszyła z powrotu dziecinki i wiem już, gdzie szukać Mistrum Magdy. To sprzedawczyni zupy z targowiska. Wiele razy przychodziłam obok niej. Czas z nią pogadać. Wydaje mi się, że to ten budynek, do którego przed chwileczką próbowałem wejść. Są tam rozwieszone jakieś szyldy. Lepsze w mieście! Prosto z wody! Witaj, kochanie. Jesteś głodna? Może trochę zupy?
Wszystkie zyski idą na pomoc bezdomnym i potrzebującym. Wygląda jak Morfeusz z Matrixa. Nie jestem głodna. To musi być Minstrum Magda. Nie, dziękuję. Jesteś Minstrum Magda? Ciii, nie tak głośno. Ściany mają uszy. Kim jesteś? Czego chcesz? Szukam tylko Minstrum Magdy. Nie znam żadnej Minstrum Magdy. W tym mieście nie ma już żadnych Minstrów. Ale powiedziano mi, że ty... że Minstrum... Jak powiedziałam, żaden już nie został. Nie wiedziałam. W ogóle nic nie wiem. Po prostu słyszałam, że Magda mogłaby mi pomóc. A od kogo uzyskałaś te informacje, jeśli można wiedzieć? Oberżystka, stuknięta Klara, ślepy Bob. Od oberżystki z podróżnika. Doprawdy? A kto to taki? Miriam Belmin, Saliminren, Benrime Salmin. Benmin Salrime. Nazywa się Benrime Salmin. Rozumiem, czyli Benrime kazała ci znaleźć Magdę. A czemu? Bo ja tak jakby nie jestem stąd. To się rzuca w oczy. No dobrze, kochanie. Widzę, że faktycznie jesteś zagubiona. Jestem Magda. Pamiętaj, tylko Magda i tak masz się do mnie zwracać. Albo, jeśli wolisz, proszę pani. Żadnych oficjalnych tytułów. Benrime powinna ci była o tym powiedzieć. Spróbuję odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania, a kto wie, może nawet udzielę ci kilku wskazówek. Ale bądź dyskretna. Jak mówiłam, ściany mają uszy. Wszędzie. Pomoc. Czemu oberżystka wysłała mnie do ciebie? Może dlatego, że już miewałam do czynienia z takimi podróżnikami, ale czasy się zmieniły. Markuria stała się niebezpiecznym miejscem dla takich jak ty. Zresztą dla mnie również, ale ja jestem tutejsza. Ty zupełnie tu nie pasujesz. Zgadzam się z tobą. Chcę tylko wrócić do domu. Wróć i to jak najszybciej. W dzisiejszych czasach nie spotka cię tutaj żadna wspaniała przygoda. Więc nie możesz mi pomóc? Jak mówiłam, z chęcią odpowiem na twoje pytania i udzielę ci kilku wskazówek. To wszystko, co mogę dla ciebie zrobić. Dom. Pomożesz mi wrócić do mojego świata? Nie, nie mogę tego zrobić. To zbyt niebezpieczne. Ale mogę skontaktować cię z osobą, która być może będzie w stanie ci pomóc. Musisz udać się na starówkę. Nazywają ją magicznym gettem od czasu, kiedy nasi obrońcy odbudowali otaczający ją mur. Wejście do getta znajduje się po przeciwnej stronie placu. Brama przeważnie jest otwarta, ale niestety w tej chwili odbywają się na tym terenie działania wojskowe. Musisz zaczekać na ponowne otwarcie bramy. Dokąd mam iść, kiedy już się dostanę do środka? Znajdź kogoś, kto zawodowo para się magią. Azadi zabronili praktykowania sztuk magicznych wszędzie poza gettem. Niewykluczone, że osoba znająca się na magii będzie umiała wykorzystać twoje ukryte talenty do otwarcia przejścia. Ale uważaj, jeśli Azadi dowiedzą się o twoim pochodzeniu i zdolnościach, nie okażą ci żadnej litości. Zostaniesz postawiona przed sądem. Ci przybysze panicznie boją się magii. Za wszelką cenę próbują kontrolować moce magiczne i każdego, kto ich używa. Obawiam się, że któregoś dnia uda im się zrealizować ten cel. Jak już mówiłam, jeśli chcesz wrócić do domu, powinnaś przede wszystkim odwiedzić starówkę. No dobra. Czy coś wie o April? Znasz niejaką April Ryan? April? Chyba coś mi się obiło o uszy. Czego od niej chcesz? Nie wiem. Muszę ją odnaleźć. Mamy ze sobą coś wspólnego i wydaje mi się, że April jest w tarapatach. I chcesz ją ocalić? Można spytać, w jaki sposób? Sama nie wiem. Przede wszystkim muszę ją odnaleźć. No cóż, przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Minstrum. Dlaczego nie mogę cię nazywać pełnym imieniem? Minstrum to nie imię. To tytuł, który nosiłam zanim Azadi wygonili z miasta wszystkich członków Rady Kapłanów. Nie zajmuję już tego stanowiska. Te czasy dawno minęły, a ja nie chcę mówić o tym tutaj, gdzie ściany mają uszy. Azadi? Kim są Azadi? Naszymi obrońcami i gośćmi. 10 lat temu pomogli w wyzwoleniu Markuri z tyreńskiej okupacji, a potem postanowili, że zostaną.
Więc miasto jest okupowane. Nic z tych rzeczy. A tobie nie radzę wyrażać głośno takich opinii, jeśli nie chcesz zwiedzić twierdzy zakonnej. Azadi zamierzają zjednoczyć północne krainy, szerząc w nich kult swojej bogini. Jeśli chodzi o wiarę, są bardzo zaangażowani i nie są zbyt otwarci na odmienne poglądy. To wszystko, co mogę ci powiedzieć. Na twoim miejscu unikałabym tego tematu. Getto. Czym jest magiczne getto? To dawna starówka, najstarsza dzielnica w Markurii. Teraz znajduje się tam swego rodzaju więzienie. Wszystkie magiczne stworzenia z Markurii zostały zamknięte w tych murach dla ochrony przed ludźmi. W nocy bramy są zamknięte. Azadi często organizują tam akcje wojskowe, przeszukują domy. Dobrzy, uczciwi obywatele są aresztowani i... I co? I znikają. Nie wiadomo nic na temat ich dalszych losów. Azadi nazywają ich terrorystami. Ale tak naprawdę większość z nich to sklepikarze, krawcy i poeci. Jeśli ktoś tu zasługuje na miano terrorysty, to... Ale nie, nie powiem złego słowa o Azadi. Tyle dla nas zrobili. Dom. Więc żeby się dostać do domu, muszę iść do magicznego getta. Tak, na starówkę. Ale będziesz musiała zaczekać, aż Azadi zakończą swoje działania w tamtej okolicy. No dobra, do widzenia. Dziękuję za pomoc. Uważaj na siebie i unikaj żołnierzy Azadi. Gdyby wiedzieli, skąd pochodzisz... Będę uważać. Do zobaczenia. Psst! Hej! To jest ten gościu, który znajdował się wtedy w gospodzie. O co chodzi? Podobno chcesz się dostać do getta. Kto ci to powie... Zaraz! To nie ciebie widziałam dziś rano w gospodzie? To nie jest odpowiednie miejsce. Pełno tu żołnierzy. Chodź ze mną. Nigdzie z tobą nie pójdę. Ale ja mogę ci pokazać wejście do getta. Zaraz, poczekaj. Kim jesteś? Nazywam się Robal. Robal? Jakoś nie budzi zaufania. O czym ty mówisz? Skąd mam wiedzieć, że mogę ci zaufać? W gospodzie słyszałem, jak powiedziałeś... April Ryan. Znasz ją? Chyba mogę cię z nią skontaktować. Naprawdę? Jak? Musisz mi zaufać. Jeśli podsłuchałeś moją rozmowę z oberżystką, to wiesz, że nie jestem z tej okolicy. Nie mogę iść z każdym nieznajomym, którego spotkam na ulicy. Kto wie, może zwabisz mnie do ciemnej uliczki, dasz po głowie, zwiążesz i zaciągniesz do jakiejś piwnicy. Obiecuję, nie zaciągnę cię do piwnicy. A poza tym, czy masz jakiś wybór? Utknęłaś tu, prawda? Jestem jedyną osobą, która może cię zaprowadzić do Krucz. Do April. Przecież jej szukałaś, prawda? No dobrze, wiem, nie mam wyboru. Ale jeśli spróbujesz jakiś sztuczek, będę krzyczeć. Potrafię się całkiem nieźle wydzierać. W to nie wątpię. Słowo, żadnych piwnic. Chodź. Okej. Dalej, pospiesz się. Musimy się upewnić, że nikt trzyma się blisko mnie. Już prawie jesteśmy na miejscu. To tu, za rogiem. Teraz. Ostrożnie, Czałan. Mówiła, że będzie krzyczeć. Kruczowłosa będzie zadowolona, że złapaliśmy szpiega. O ciebie. Nie ma żadnych wątpliwości. To szpieg. Nie wygląda na Azadi. Czy to ma znaczenie? Nigdy nie wiadomo, nikomu nie można ufać. Pozbądźmy się jej. Bryn. Mówię tylko, że nie powinniśmy niepotrzebnie ryzykować. Kto wie, może ma przy sobie zaklęcie śledzące. Wyczułabym to. Nie. Jest w niej coś szczególnego, ale to nie jest magia. Szczególnego? A co, nie mówiłem? To szpieg! Chodźcie, musimy... Cisza. Porozmawiam z nią. Sama. Co? Dlaczego? Bryn, zaczynam powoli tracić cierpliwość. Zaufaj mi. Ale ty...
Bryn, dość. Dobrze, dobrze, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. No więc? Czemu tak się interesujesz moją osobą? Gdzie ja jestem? I kim ty jesteś? Ja tu zadaję pytania. Zaraz. Jesteś April, prawda? Widziałam twoje zdjęcie. Co? Jakie zdjęcie? Twoje, z przyjaciółmi. Charlie i Emmą. Byłam w twoim dawnym pokoju w hotelu... w domu granicznym, w Newport. Charlie opowiadał mi o tobie, że zniknęłaś i że... Zaraz, wolniej. Znasz Charlie'ego i Emmę? Jak to w ogóle... Co u nich? Dopiero co się z nim widziałam, we Fringe. W prawdziwym świecie, czy jak go tam nazywasz? Stark. Więc raczej nie jesteś szpiegiem. Nawet nie wiem, jak się tu znalazłam. Pamiętam tylko, że byłam we Fringe. Miałam zadzwonić i nagle... pustka. Obudziłam się w dziwacznym miejscu, w podziemnym mieście. Były tam te stworzenia. Musiałam prześlizgnąć się obok nich i cały czas powtarzałam sobie, nie mogą cię skrzywdzić, to tylko sen. Tylko, że to nie był sen. Znam to uczucie. Kiedy znalazłam się tu po raz pierwszy, nie wierzyłam własnym oczom i uszom. Z czasem nauczysz się akceptować prawdę. Nie masz innego wyjścia. Jesteś skoczkiem. Przekroczyłaś podział pomiędzy światami. Jesteś w Arkadii. Skoczkiem? Tak właśnie powiedziały Ben Rime i ministru Magda. Co to jest skoczek? To skomplikowana sprawa. W dużym skrócie. Jesteś bardzo niezwykła. Potrafisz podróżować między światami. Podróżować? Więc jak mam wrócić do naszego świata? Twojego świata, nie mojego. Musisz po prostu wrócić. To jak z czytaniem. Kiedy już się nauczysz, przychodzi zupełnie naturalnie. Nie pamiętam nawet, jak się tu dostałam. Na początku bywa trudno. Sen może ułatwić sprawę. Ale ja nie spałam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystko jest zamazane. Na pewno sobie przypomnisz. Jak się nazywasz? Zoe. Słuchaj, Zoe. Puściłabym cię wolno, ale nie chcę, żebyś się wałęsała i zadawała pytania. Nie powinnaś zwracać na siebie uwagi. Musimy cię gdzieś ukryć. W bezpiecznym miejscu. Dopóki nie znajdziesz drogi powrotnej do Stark. Nie. Nie. Utknęłam tutaj i potrzebuję twojej pomocy. Co? Dlaczego? Coś się dzieje w prawdziwym świecie. W moim świecie. I przypuszczam, że to może mieć jakiś związek z tobą. Ostatnio odbieram dziwną wiadomość. Coś jak... Wiesz... Przekaz wideo w sieci. Widzę... Śnieżny krajobraz z przerażającym czarnym domem. Wygląda trochę jak domek dla lalek. I małą dziewczynkę. I ta dziewczynka w kółko powtarza: znajdź April Ryan, ocal ją. Odbierasz wiadomość? W jaki sposób? W snach? Nie. Nie, na ekranach. To trochę jak zakłócenia. Co to może znaczyć? Mnie nie pytaj. Nie potrzebuję pomocy. Na pewno chodzi o kogoś innego. Nie sądzę. Ta dziewczynka zaprowadziła mnie do pokoju, w którym znalazłam twoje zdjęcie. To nie może być przypadek. Nie? Jesteś tego pewna? Słuchaj, Stark nie jest już moim światem. Jeśli masz problemy, musisz sama je rozwiązać. Tego się tu nauczyłam. Dość już ratowania świata. Znajdź sobie kogoś innego. Ale... Pomogę ci wrócić. Albo się zgodzisz, albo zamkniemy cię gdzieś, dopóki nie nauczysz się korzystać ze swojej mocy. A co mam powiedzieć twoim przyjaciołom? Co tylko zechcesz. April Ryan, którą znali, nie żyje. Nie jestem już częścią ich świata. Więc nie pomożesz mi? Nie jesteś ciekawa, dlaczego odbieram te wiadomości o tobie? A co jeśli zbliża się jakaś katastrofa i... Już mówiłam. To nie moje zmartwienie. Zostaw mnie w spokoju. No więc jak? Chcesz wrócić czy nie? Chcę. Pewnie, że chcę. Dobrze. Jak mówiłam... Jeżeli to nie zadziała, będziemy musieli podjąć inne kroki. Poddamy cię hipnozie, aby odblokować te obszary twojego mózgu, które kontrolują skok. Połóż się na tym łóżku. Zaraz wracam. Co chcesz zrobić? Część twojego umysłu wie, jak podróżować. Pomogę ci przypomnieć sobie to, czego jeszcze się nie nauczyłaś. I wrócę do Newport? Tego nie mogę obiecać. Możesz trafić zupełnie gdzie indziej. Spróbuj skoncentrować się na jakimś znajomym, bezpiecznym miejscu.
więc nie pomożesz mi. Nie potrzebujesz mojej pomocy. Leż spokojnie. O czym ona mówi? Coś się dzieje w naszym świecie. Zaginął jeden z moich bliskich przyjaciół i... I nie wolno ci nic mówić. Wolisz zostać tutaj? I sądzę, że April mogłaby go odnaleźć. Więc czemu nie chcesz mi pomóc? Bo i bez tego mam wystarczająco dużo zmartwień. Bo prowadzimy wojnę. Bo nie interesuje mnie już twój świat. No dobra, ostatnia szansa. Zamknij oczy. Oddychaj powoli. Nic nie mów. Słuchaj głosu Nanny. Nea, ama am, ean an. Wsłuchaj się w mój głos. Pozwól mu wniknąć w siebie, w sekretne miejsca w twoim umyśle. Ane an, ean an, a an an. Nic nie czuję. Co to ma niby... Co? Co się stało? Ja nie wiem, April Ann. Nie dokonała skoku. A jej ubrania... Nadal są tutaj. Więc gdzie się podziała? Nie mam pojęcia. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Rozwiała się w powietrzu jak dym. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Nie wyczuwam jej w tym świecie. Ale powiem jedno... Nie wydaje mi się, żeby była skoczkiem. Więc czym ona jest? I gdzie się podziała? Pewnie ktoś odłączył konsolę z jej głowy. Pewnie Charlie. Okej, mamy walkę. Dobra, dlaczego ten gość w ogóle mnie nie atakuje? Pewnego dnia ci chłopcy mogą jeszcze zostać wojownikami. O, ten już tutaj mnie atakuje dość mocno. Wow, bo przegram. Nawet robi uniki, broni się. Jesteście mężczyznami czy małymi chłopcami? Walczcie z godnością! Z iloma zawodnikami będę walczył? Ogólnie ten gościu, z którym walczymy teraz, wygląda identycznie jak ja. Wow. Co, mam was w nagrodę poklepać po tyłkach? Było nieźle, ale może być jeszcze lepiej. Dobra, walki się skończyły. Gdzie ja w ogóle jestem i kim w ogóle gram? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!